Zostań patronem projektu Polskie Archiwum X i odbierz książkę, kubek lub długopis z naszym logo. Kiedy Elżbieta razem ze swoim synem wyjeżdżała ze Śląska do Tarnowa, liczyła na rozpoczęcie nowego życia. Los okazał się jednak okrutny, a jej syn został zamordowany. Finał tej historii przeraża. Kobieta po śmierci swojego dziecka mówi, że słyszała jego głosy. Ta przerażająca historia rozpoczyna się pod koniec lat 80. na Śląsku. Tutaj przychodzi na świat Amadeusz. Rodzice Amadeusza, Elżbieta i Adrian W., bardzo kochają syna. Jednak w ich związku zaraz po urodzeniu się dziecka pojawiają się pierwsze konflikty. Ojciec dziecka traci pracę i jak to często bywa, coraz częściej zagląda do kieliszka. W małżeństwie dochodzi do częstych kłótni, awantur. W pewnym momencie Elżbieta oskarża męża o zdradę, ten jednak konsekwentnie zaprzecza. W końcu rodzice Amadeusza dochodzą do wniosku, że ich związek z uwagi na nie dające się pogodzić ze sobą charaktery nie ma przyszłości i podejmują decyzję o rozstaniu i rozwodzie. 29-letnia Elżbieta skłócona ze swoją matką postanawia wraz z synkiem opuścić rodzinny Śląsk i w 1998 roku przyjeżdża do Tarnowa. Tutaj znajduje pracę w sklepie, a jej syn poznaje nowych kolegów w szkole podstawowej. Kobieta z synem zamieszkuje w jednym z bloków przy ulicy Lwowskiej w Tarnowie. W czwartek, 5 października 2000 roku, 11-letni Amadeusz, jak każdego dnia, wyszedł rano do szkoły. Mamę poinformował, że wróci trochę później. Elżbieta tego dnia miała w sklepie popołudniową zmianę. Kiedy wróciła do domu po godzinie 21, jej syna w dalszym ciągu nie było w mieszkaniu. Była zaniepokojona nieobecnością syna. Zadzwoniła do rodziców kolegów syna ze szkoły, czy przypadkiem chłopak nie jest u nich, ale nikt w tym dniu go nie gościł. O północy kobieta postanawia zawiadomić o zaginięciu syna policję. Mój jedyny syn, 11-letni Amadeusz, uczeń 5 klasy szkoły podstawowej, zaginął bez śladu, wykrzykuje poddenerwowanym głosem do słuchawki oficera dyżurnego policji w Tarnowie. Poszukiwania Amadeusza trwają całą noc. Policjanci przeczesują okolice szkoły podstawowej, do której uczęszczał Amadeusz, oraz okolice jego miejsca zamieszkania. Wszystko na nic. Chłopak jakby zapadł się pod ziemię. Od samego rana 6 października policjanci w towarzystwie pedagoga szkolnego rozpytują koleżanki i kolegów z klasy Amadeusza, ale nie uzyskują żadnej informacji na temat ewentualnego miejsca pobytu zaginionego. Około godziny 10:30 sprzątaczka jednego z wieżowców przy ulicy Lwowskiej telefonicznie informuje policję, że w sypie na śmieci ujawniła zwłoki chłopca. Budynek ten jest znany tarnowskiej policji z uwagi na to, że upodobali go sobie samobójcy. Już nie jeden skakał z jego najwyższych pięter i tak kończył swoje życie. Tym razem jednak to nie było samobójstwo. Chłopak na szyi ma widoczne ślady duszenia jakimś wąskim paskiem, taśmą. Odzież chłopca odpowiada garderobie poszukiwanego Amadeusza, a miejsce ujawnienia zwłok chłopca oddalone jest zaledwie 400 metrów od miejsca zamieszkania zaginionego. To nie może być przypadek. Elżbieta W. nie ma wątpliwości. Zwłoki ukryte w sypie na śmieci to zwłoki jej ukochanego synka. Sekcja zwłok przeprowadzona przez Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdziła, że śmierć chłopca nastąpiła w wyniku zadzierzgnięcia. Po upływie 7 dni intensywnych poszukiwań zabójcy policjanci z Tarnowa zatrzymują 29-letniego Norberta N., mieszkańca bloku, w którym
którym ujawniono zwłoki małoletniego Amadeusza. Zatrzymują go w piwnicy, bo tam swoje dni spędzał mężczyzna. Początkowo nie przyznaje się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. W końcu jednak decyduje się mówić. Pamiętam, to było w zeszłym tygodniu, jakoś w czwartek, w godzinach popołudniowych, było już ciemno. Stałem przy ulicy Lwowskiej, kiedy nagle podszedł do mnie jakiś chłopak w wieku może 10-13 lat. Chłopak ten chciał, abym poczęstował go papierosem. Kiedy mu odmówiłem, ten do mnie powiedział: nie chcesz dać, to spier... Mnie to zdenerwowało, że jakiś szczyl do mnie podskakuje. Chwyciłem go za ubranie do góry. Wtedy chłopak zaczął się dusić, drgać. Myślałem, że udaje, ale po chwili zamknął oczy i przestał się ruszać. Przestraszyłem się. Nie wiedziałem, co robić. Po chwili wrzuciłem zwłoki chłopca do sypu na śmieci w budynku, w którym mieszkam. Gdy chowałem zwłoki, zauważyłem na szyi chłopca rzemyk z kluczami do mieszkania. Naprawdę nie chciałem zrobić mu żadnej krzywdy. Gdy go podniosłem do góry, chłopak musiał przez przypadek udusić się przez ten rzemyk z kluczami, opowiedział śledczym mężczyzna. Biegli potwierdzili, że zabezpieczony rzemyk z kluczami mógł pozostawić ślady na szyi ujawnione w toku sekcji zwłok. Norbert N. decyzją tarnowskiego sądu zostaje tymczasowo aresztowany. I w tym momencie następuje nieoczekiwany zwrot w tej niewiarygodnie brzmiącej historii. Po latach Elżbieta W. wielokrotnie będzie powtarzać, że po śmierci Amadeusza, jej ukochanego synka, świat się dla niej skończył. Czy jednak na pewno? Znajomi Elżbiety W. zauważyli, że kobieta praktycznie w ogóle nie odwiedza grobu syna oraz że zmieniła swój dotychczasowy tryb życia. Zaczęła kosmetykami podkreślać swoją urodę, atrakcyjnie się ubierać. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Okazało się, że w miejscu pracy kobieta zakochała się w 25-letnim, bardzo przystojnym i szarmanckim Piotrze Z. Po nieudanym i burzliwym związku małżeńskim, po utracie jedynego dziecka, być może szczęście wreszcie uśmiechnęło się do Elżbiety. Może w ramionach młodszego od siebie partnera znajdzie spokój i ukojenie duszy. Tymczasem w nocy z 6 na 7 listopada 2000 roku około godziny 20:30 w wieżowcu, w którym mieszka samotnie Elżbieta W., wybucha pożar. Na miejsce zdarzenia przybywają zastępy straży pożarnej i policja. Okazuje się, że ogień trawi jedną z wind wieżowca. Po ugaszeniu windy w jej wnętrzu strażacy odnajdują zwłoki. Przeprowadzona sekcja informuje, że zwłoki należą do kobiety w wieku 19-23 lata. Na szczątkach, której biegli medycyny sądowej ujawnili szereg śladów, świadczących o tym, że przed śmiercią kobieta była bita, najprawdopodobniej kijem bejsbolowym, a następnie poniosła śmierć w wyniku uduszenia. Sekcja jednoznacznie wykluczyła, aby przyczyną zgonu były oparzenia. Wszystko wskazywało na to, że ktoś pozbawił życia młodą kobietę, a następnie umieścił jej zwłoki w windzie, którą następnie podpalił celem zatarcia śladów zbrodni. Tajemnicą pozostaje tożsamość ofiary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że żadna młoda mieszkanka wieżowca przy ulicy Lwowskiej nie zaginęła. Tymczasem 4 listopada 2000 roku komisariat policji Tarnów Centrum przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu 21-letniej Katarzyny O. 3 listopada w Tarnowie. Z protokołu zgłoszenia o zaginięciu wynikało, że Katarzyna tego dnia zakończyła pracę w sklepie odzieżowym w Tarnowie o godzinie 18 i nie powróciła na noc do rodzinnego domu mieszczącego się w miejscowości Poręba Radlna koło Tarnowa. Tarnowscy policjanci bardzo szybko połączyli sprawę zwłok ujawnionych w windzie z zaginięciem Katarzyny O. Od rodziców Kasi policja pobiera materiał porównawczy do zleconych badań DNA ujawnionych w windzie szczątków ludzkich. W toku wszczętego w sprawie śledztwa policjanci przesłuchują w charakterze świadków wszystkich pełnoletnich mieszkańców bloku przy ulicy Lwowskiej 67. Kilku z nich dokładnie pamięta, że przed wybuchem pożaru w jednym z mieszkań na 8 piętrze doszło do bardzo głośnej awantury dwóch kobiet. Policjanci bardzo szybko ustalają,
że chodzi o mieszkanie, w którym zamieszkiwał wraz z matką nie tak dawno poszukiwany przez nich małoletni Amadeusz W. Elżbieta W. zostaje zatrzymana, lecz konsekwentnie zaprzecza, by miała jakikolwiek związek z ujawnionymi w windzie zwłokami. Zaprzecza również, że kiedykolwiek poznała Katarzynę O. W sprawie jako świadek zostaje przesłuchany narzeczony zaginionej Katarzyny, którym okazuje się wybranek serca Elżbiety W. Piotr Z. Piotr w swoich zeznaniach niewiele wnosi co do przyczyny i okoliczności zaginięcia Katarzyny. Podaje jednak, że jego narzeczona bardzo często odwiedzała go w sklepie i tutaj poznała jego koleżankę z pracy, Elżbietę W., z którą mimo różnicy wieku lubiła rozmawiać. Świadek dodał, że miał świadomość, że Elżbieta W. jest zainteresowana jego osobą i zabiegała w miejscu pracy o jego względy, ale stanowczo zaprzeczył, aby łączyło go z nią jakieś uczucie czy romans. Ustalenie, że zaginiona Katarzyna O. znała Elżbietę W., powoduje, że do mieszkania zatrzymanej zostaje skierowana specjalna grupa oględzinowa, w skład której wchodzą eksperci kilku dziedzin z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W przedpokoju mieszkania policjanci na wykładzinie ujawniają kilka krwawych plam, ale kluczowym dla sprawy było zabezpieczenie worka na śmieci z odkurzacza Elżbiety W. W jego wnętrzu ujawniono pukle damskich włosów w kolorze odpowiadającym włosom zaginionej. Po raz drugi policjanci odwiedzają dom rodzinny zaginionej Kasi. Tym razem zabezpieczają jej odzież i szczotkę do włosów. Zlecone w trybie pilnym badania morfologiczne włosów z odkurzacza z włosami zaginionej zabezpieczonymi w jej domu wykazują, że są to włosy Katarzyny O. O ostatnich godzinach życia Katarzyny O. oraz o jej osobie dowiadujemy się z niezwykle emocjonalnej notatki pośmiertnej umieszczonej w internecie przez jej mamę i jej najbliższych. Dzień 3 listopada 2000 roku nasza rodzina zapamięta do końca życia. Jest to dla nas data tragiczna, smutny dzień, w którym odebrano nam bliską osobę. Kasia miała zaledwie 21 lat. Ukończyła technikum krawieckie, po czym kontynuowała naukę w studium obsługi ruchu turystycznego w Tarnowie. Była pełna życia, wesoła, przyjacielska, zaradna. Każdy, kto ją znał, nauczyciele, przyjaciele, pracodawcy, mówili o niej jak najlepiej. Bardzo pomagała mi w wychowaniu młodszego rodzeństwa. Zawsze mogłam na nią liczyć, była bardzo słowna, rzetelna. Nigdy nie zapomniała o urodzinach czy imieninach rodzeństwa czy nas, rodziców. Jak co dzień wstawała rano, by pójść do pracy. Nie wiedziała o tym, iż to będzie ostatni raz w jej życiu. Wychodząc z domu, uśmiechnęła się, mówiąc: "No cóż, muszę już iść." Były to ostatnie słowa, które powiedziała. Skończywszy pracę o 18:00 wyszła ze sklepu, kierując się w stronę domu. Kiedy minęła godzina powrotu, a telefon milczał, zaniepokojeni szukaliśmy jej u znajomych. Na drugi dzień zgłosiliśmy zaginięcie córki. Policja zaczęła poszukiwania dopiero po upływie 20 godzin. W tym czasie zrozpaczeni szukaliśmy Kasi na własną rękę, lecz na próżno. Kilka dni później zostaliśmy wezwani na komisariat. Powiadomiono nas, iż znaleziono zwłoki młodej kobiety, którą zamordowano i spalono w bloku numer 67 przy ulicy Lwowskiej. Nie mogłam uwierzyć, by to mogła być ona. Dochodzenie w tej sprawie trwało ponad 3 miesiące. Po wykonaniu badań DNA potwierdziły się przypuszczenia, iż nasza córka została w okrutny sposób zamordowana i spalona, a przyczyną tego prawdopodobnie była zazdrość drugiej kobiety o chłopaka Kasi. Elżbieta W. w okrutny sposób rozdzieliła dwoje bliskich sobie ludzi. Po niedługim czasie pozwolono nam ją odebrać i pochować. Pogrzeb odbył się 18 lutego 2001 roku w kościele parafialnym w Porębie Radlnej, do którego uczęszczała. Żegnało ją wielu przyjaciół oraz ludzi, którzy ją kochali. Ciało Kasi spoczywa na cmentarzu przy kościele parafialnym. Odebrano nam ją w tak niesprawiedliwy i okrutny sposób. Do końca nie wiemy, jak zginęła Kasia, lecz mamy nadzieję, że zostanie jej to wynagrodzone. Dziś mamy tylko po niej wspomnienia oraz fotografie. Pozostanie w naszych sercach.
Żyłaś dla nas, kochając nas więcej niż siebie. Odeszłaś, by się nami opiekować w niebie. Piszą najbliżsi. Pod tekstem widnieje podpis: rodzice wraz z rodziną. Prokuratura w Tarnowie przedstawia Elżbiecie W. zarzut dokonania zabójstwa Katarzyny O., a tarnowski sąd wydaje decyzję o jej tymczasowym aresztowaniu. Kobieta, zamiast zdobyć serce wymarzonego mężczyzny, trafia do aresztu śledczego w Krakowie, a później na salę rozpraw. Przez cały czas konsekwentnie nie przyznaje się do winy i odmawia składania jakichkolwiek wyjaśnień. Sąd w Tarnowie w poszlakowym procesie sądowym uznaje ją winną nie zabójstwa, lecz pobicia ze skutkiem śmiertelnym i skazuje na karę 11 lat pozbawienia wolności. Zanim jednak ten wyrok zostanie ogłoszony, kobieta jest dowożona na inny proces sądowy w sprawie zabójstwa swojego syna Amadeusza. 12 września 2001 roku sąd uznaje Norberta N. za winnego zabójstwa 11-letniego Amadeusza W. i skazuje go na karę 15 lat pozbawienia wolności. Po procesie Elżbieta W. informuje prasę, że odwoła się od tego wyroku, bo jej zdaniem kara dla mordercy jest zdecydowanie zbyt niska. Elżbieta W. w czasie odbywania kary pozbawienia wolności od 2004 roku regularnie składa wnioski do sądu penitencjarnego w Tarnobrzegu o przerwę w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia. Wreszcie w marcu 2006 roku 37-letnia wówczas kobieta osiąga swój cel i wychodzi na warunkowe zwolnienie celem podratowania swojego zdrowia. Po opuszczeniu zakładu karnego Elżbieta zamieszkuje w wynajmowanym mieszkaniu wraz ze znajomą Krystyną w Tarnowie na osiedlu Westerplatte. Koleżanka ją wspiera i pomaga w utrzymaniu się. Wszystko wskazywało na to, że pozbawienie życia Katarzyny O. było jednorazowym przestępstwem ze strony Elżbiety. Tymczasem 31 marca 2006 roku o godzinie 20:30 Komenda Miejska Policji w Tarnowie otrzymuje zgłoszenie o zaginięciu 8-letniej Magdaleny. Z relacji z rozpaczonej matki wynika, że jej córka, uczennica drugiej klasy szkoły na osiedlu Westerplatte, rano jak zwykle pieszo udała się na zajęcia lekcyjne. Magda zazwyczaj wracała do domu około godziny 15. Z reguły odbierała ją ze szkoły matka. Jednak w piątki dziecko samo wracało do domu. Tym razem Magda jednak nie wróciła. Po niespełna godzinie od tego zgłoszenia trójka młodych mieszkańców Tarnowa zauważyła kobietę pchającą dziecięcy wózek spacerowy pomiędzy blokiem numer 12 a 14 na osiedlu Westerplatte. Wózek był starego typu, na dodatek przykryty jakąś zasłoną, spod której wystawały dziecięce stopy. Jeden z młodych ludzi spytał kobietę, gdzie jedzie z tym wózkiem. Idę do lekarza z chorym dzieckiem, odparła kobieta, dziwnie pchając wózek w stronę pobliskiego pola. Wszystko to wyglądało podejrzanie, więc drugi z chłopców zadzwonił na policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, kobieta nie zdołała daleko uciec. W wózku leżały zwłoki poszukiwanej dziewczynki. Dziecko miało ślady otarcia na szyi, które wskazywały na uduszenie. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz z pogotowia stwierdził zgon, a zatrzymaną kobietą okazała się Elżbieta W. W komunikacie prasowym, który pojawił się na początku kwietnia 2006 roku, Bożena Owsiak, rzeczniczka tarnowskiej prokuratury, informowała: Elżbieta W. trafiła do tymczasowego aresztu. Nie przyznała się do winy i odmówiła składania zeznań. Tarnowska prokuratura w oparciu o zabezpieczone dowody postawiła jej zarzuty. 31 marca 2006 roku w Tarnowie, działając w zamiarze pozbawienia życia Magdaleny O. poprzez ucisk rękami i pętlą z bliżej nieustalonego dzisiaj materiału, spowodowała zgon, który nastąpił w wyniku gwałtownego uduszenia przez zadzierzgnięcie i zadławienie. Po przedstawieniu zarzutu podejrzana została przesłuchana w tutejszej prokuraturze. Odmówiła składania wyjaśnień. Nie przyznaje się do zarzucanego jej czynu. Twierdzi, że jest niewinna, a dowody swojej niewinności będzie mogła w późniejszym czasie przedstawić.
Jak wynika z ustaleń prokuratury, nie było żadnego związku podejrzanej z ofiarą i jej rodziną. Dowiadujemy się z komunikatu. 25 kwietnia 2006 roku tarnowska prokuratura decyduje się umieścić zdjęcie 8-letniej Madzi w mediach i występuje z następującą wiadomością. Prokuratura rejonowa w Tarnowie zwraca się z prośbą do osób, które widziały 31 marca 2006 roku po godzinie 13 widoczną na zdjęciu dziewczynkę, samą lub w towarzystwie jakiejkolwiek osoby dorosłej, o kontakt telefoniczny z prokuraturą lub najbliższą jednostką policji. Czytamy. Początkowo policja i prokuratura sądzi, że do zabójstwa małej Madzi doszło w wynajmowanym przez Krystynę i Elżbietę W. mieszkaniu na osiedlu Westerplatte. W późniejszej fazie śledztwa wyszło na jaw, że Elżbieta W. w dalszym ciągu posiadała klucze do mieszkania przy ulicy Lwowskiej w Tarnowie i na podstawie oględzin tego miejsca wyszło na jaw, że to w tym mieszkaniu doszło do kolejnej zbrodni. W czasie oględzin zabezpieczono różowy szkolny tornister należący do małoletniej Madzi. Ponadto przy okazji oględzin mieszkania śledczym udało się ustalić, że kobieta W. ukradła jednemu ze swoich starych sąsiadów wózek, w którym ujawniono zwłoki dziewczynki. Elżbieta W. ponownie trafia do aresztu śledczego w Krakowie. W toku śledztwa kobieta decyduje się złożyć wyjaśnienia w sprawie zabójstwa 8-letniej Magdy. W dalszym ciągu twierdziła, że jest niewinna i oświadczyła, że w pobliżu szkoły podstawowej, nieopodal miejsca, gdzie wynajmowała mieszkanie, spotkała przypadkowo chorą dziewczynkę. Chciała jej pomóc i zaprowadzić do szpitala, ale nie zdążyła. Te wyjaśnienia były szczątkowe, a co rusz na kolejne pytania śledczych kobieta zasłaniała się lukami w pamięci. Podczas kolejnych przesłuchań przyznała, że dziewczynkę zaprowadziła do opuszczonego mieszkania, które kiedyś wynajmowała, i tam ją przytuliła do siebie. Później, jak mówiła, utraciła pamięć, a po jej odzyskaniu zauważyła leżące zwłoki dziecka. Po kilku przesłuchaniach Elżbiety w końcu przyznała się do winy, lecz powód dokonania zbrodni wydawał się śledczym niecodzienny. Nagle Elżbieta zaczęła twierdzić, że nawiedza ją duch syna. Miało się to dziać w przeróżnych sytuacjach, na przykład podczas wizyty u lekarza. Amadeusz miał jej podsuwać plany dokonania zabójstwa. Elżbieta powtarzała, że zmarły domaga się braciszka, z którym mógłby bawić się w zaświatach. 31 marca Amadeusz znowu żądał od matki, by ta w końcu wypełniła jego żądanie. Prokurator oraz policja zaczęli mieć wątpliwości, czy kobieta była poczytalna w chwili popełnienia czynu. Podejrzewano, że może cierpieć na schizofrenię lub inną chorobę powodującą omamy i halucynacje. W śledztwie Elżbieta W. była dwukrotnie poddawana badaniom psychiatrycznym. Według pierwszej opinii biegłych z aresztu śledczego w Krakowie, kobieta cierpiała na chorobę psychiczną i zagrażała otoczeniu. W drugiej opinii biegli ze szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Starogardzie Gdańskim stwierdzili, że w czasie czynu u Elżbiety W. nie występowały objawy choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innych zaburzeń czynności psychicznych na tyle głębokie, aby spowodowały zniesienie lub znaczne ograniczenie poczytalności. 10 maja 2007 roku media poinformowały, że w tarnowskim sądzie odbyła się pierwsza rozprawa w procesie Elżbiety W. Przy okazji poinformowano, że kobieta robi wszystko, by storpedować proces. W efekcie rozpoczął się on przy trzecim podejściu, pod nieobecność podejrzanej. Najpierw, dzień przed ustalonym początkiem procesu, spadła ze schodów. Potem, gdy jechała więźniarką z aresztu śledczego z Krakowa, problemy zaczęła sprawiać w drodze. Upadła na podłogę samochodu, a eskortujący stracili z kobietą kontakt. Po tych wydarzeniach przeprowadzona została diagnoza stanu zdrowia kobiety, która wykazała, że nie ma przeszkód, by oskarżona brała udział w rozprawie. 10 maja 2007 roku Elżbieta W. jednak znowu nie przyjechała do Tarnowa. Areszt powiadomił sąd, że rano pocięła sobie powieki.
Mimo to sąd podjął decyzję o rozpoczęciu procesu na podstawie przepisu dopuszczającego prowadzenie sprawy w sytuacji, gdy oskarżony doprowadza się do stanu uniemożliwiającego udział w rozprawie. 14 listopada 2007 roku rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie Marek Długosz poinformował w mediach, że sąd powołał w sprawie nowy zespół biegłych, którego zadaniem będzie ocena zdrowia psychicznego Elżbiety W. Biegli z Pruszkowa mieli za zadanie rozstrzygnąć, która z wcześniejszych opinii psychiatrycznych jest prawdziwa. Ostatecznie kolejny zespół psychiatrów stwierdził, że Elżbieta W. nie jest chora psychicznie, lecz posiada duże zmiany w osobowości, które mogą być groźne dla otoczenia. Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał Elżbietę W. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok został zaskarżony przez obronę, a krakowski sąd apelacyjny uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie 29 czerwca 2009 roku zapadł prawomocny wyrok skazujący Elżbietę W. za zabójstwo 8-letniej Madzi. Kobieta została skazana na dożywocie. Na pewno sprawa jest zawiła i dziwna, ale jak patrzę z perspektywy, to przecież nie tak dawno na naszym kanale przedstawialiśmy sprawę zaginięcia dwóch kuzynek. To też jest rejon Tarnowa i chyba ten rejon takie ma specyfikę, że dochodzi do tego typu spraw, ale rzeczywiście ta sprawa przebija inne, nieoczekiwane zwroty akcji, nieoczekiwane zwroty ról pewnych, prawda, z roli pokrzywdzonej w rolę oprawcy. No, Mariusz, przyznasz, że jedna z takich spraw, którą gdzieś ocieraliśmy się, bo nie prowadziliśmy tutaj takich sensu stricte czynności wykrywczych. Ja miałem przynajmniej tylko styczność właśnie z zabójstwem Amadeusza, czyli zostałem skierowany do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie celem sprawdzenia, jak idzie tok postępowania. No i już wtedy był sprawca, czytałem te akta. Z tego co pamiętam, zaleciliśmy zrobić taki eksperyment, taki można powiedzieć pseudoeksperyment, polegający na tym, żeby sprawdzić, czy ten sprawca, który się przyznał, ten Norbert do zabójstwa Amadeusza, mógł fizycznie go tak podciągnąć, czyli że, czy różnica po prostu wzrostu i napastnika i ofiary odpowiadała temu wszystkiemu, do czego on się przyznał. Z tego co wiem, był ten eksperyment przeprowadzony i potwierdziło wersję podejrzanego w tej sprawie. Tutaj w tej sprawie możemy też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Potem w całym procesie dowodowym, jeśli chodzi o zabójstwo kobiety, która została ujawniona w podpalonej windzie, bardzo pomogły pewne czynności, które były prowadzone, czynności oględzin, czynności zabezpieczenia materiału dowodowego. Bo ten dodatkowy materiał został zabezpieczony dzięki tutaj skutecznym oględzinom. Tutaj jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że zostały zabezpieczone włosy, ofiary, które zostały potem poddane badaniom. I sposób ich zabezpieczenia, ujawnienia tutaj już nie jest tajemnicą, bo sprawa jest osądzona, możemy powiedzieć, że te ślady zostały znalezione, pomimo to, że sprawczyni bardzo skrupulatnie sprzątała to mieszkanie, zostały znalezione w worku, w odkurzaczu, czyli na skutek tych wszystkich czynności sprawczyni jednak nie usunęła do końca tych śladów dowodowych. No tak, to prawda, Mariusz, co mówisz. Natomiast pamiętasz, bo myśmy się o tą sprawę ocierali, właśnie tej dziewczyny z windy, albowiem przyszły telegramy o zaginięciu Asi Matiaszek, to był 1 listopada 2000 roku, i tu następny, prawda, 3 listopada i naszym zadaniem było ustalenie, czy te dwa zaginięcia są ze sobą połączone, prawda, czy mamy do czynienia z tym samym sprawcą. No wykluczyliśmy, prawda, że to jest w jakiś sposób te dwa tajemnicze zaginięcia młodych kobiet z rejonu tarnowskiego są ze sobą powiązane, natomiast skupiliśmy się już na Joasi Matiaszek, prawda, i ruszyliśmy tutaj
z czynnościami w tej sprawie i chyba nam troszeczkę jakby uciekła tamta sprawa, no nie zostało nam to powierzone. No cóż mogę powiedzieć, no bardzo szybko właśnie, tak jak mówisz, ja rozmawiałem z tym biegłym, który badał te włosy i nie miał wątpliwości, prawda, bardzo szybko robił tą ekspertyzę, bo ta pani była zatrzymana, nasza sprawczyni. I chodziło o czas, prawda, żeby przedstawić sądowi materiał dowodowy, żeby zastosował wobec niej tymczasowe aresztowanie. Udało się tutaj rzeczywiście ślady miały dużą rolę, zresztą ta pani, jak wykazaliśmy, no nie lubiła się przyznawać, prawda, zawsze albo odmawiała wyjaśnień, albo po prostu wprost mówiła, że nie ma żadnego związku z tą sprawą, także tutaj bez tego materiału dowodowego, tych śladów kryminalistycznych, no nie udałoby się ustalić tej prawdy materialnej. Ja pamiętam tylko doniesienia, prawda, bo słuchaliśmy radio w pracy, że w Tarnowie zostało uprowadzone dziecko, prawda, później tajemniczy zwrot w akcji, że jest ujawnione w wózeczku to dziecko, prawda, nie wiedzieliśmy w jakim wieku, prawda, bo media to tak na gorąco i chaotycznie podawały informacje, natomiast ja miałem ścisły kontakt z dochodzeniowcem, zresztą jednym z najlepszych, jakiego znałem, Mariuszem, PS Dziki z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ja wielokrotnie z nim rozmawiałem na temat tej sprawy i wiemy, on mi opowiadał, ile go kosztowało takiego zdrowia. Po prostu był wyczerpany po przesłuchaniach tej pani. On w końcu doprowadził do tego, że ona się przyznała. No, dosyć zaskakujący sposób, prawda, że to jej zmarły, zabity syn Amadeusz kazał porwać jej to dziecko, żeby mieć po prostu towarzyszkę jakby w zaświatach, ale jeszcze z tą panią ta sprawa mi cały czas, tak jak mówię, właśnie wracała, ponieważ w tym samym czasie robiliśmy czynności z Mariuszem, pamiętasz, do sprawy Chrzanowskiej i tam zatrzymaliśmy 3 kobiety podejrzane o zabójstwo, tą sprawę już przedstawialiśmy na naszym kanale i rozmawiałem akurat z jedną z tych podejrzanych, która do której celi przydzielono panią Elżbietę i pamiętam, że ona mi opowiadała, że w pewnym momencie rzuciła taki po prostu taką szafkę, jak wszystkie te panie osadzone w tej celi, bo tam były kilka kobiet, spały i na kobietę ona się przestraszyła w nocy i od tego czasu, dopóki ona była w celi, te panie dyżurowały w nocy, jedna musiała nie spać i obserwować, co robi ta pani Elżbieta. Opowiadała mi również, że potrafiła nagle się rozebrać przed strażnikiem więziennym, żeby wywołać jakieś emocje oraz, że nie jadła mięsa, żeby właśnie miała złe wyniki. Zresztą skutecznie do tego doprowadziła, bo w końcu pamiętamy, że Mariusz w 2006 marcu sąd przychyla się i daje jej warunkowe zwolnienie na poratowanie zdrowia. Także dziwi mnie tutaj jeszcze coś innego, te 3 różne opinie, prawda, psychiatryczne, to świadczy, że no, tutaj jest, na tym polu jest dużo nieścisłości jednak i psychiatra nie jest taką nauką ścisłą, skoro są takie rozbieżności po prostu w ocenie stanu zdrowia naszej podejrzanej. Na pewno sprawy, którymi ofiarami są dzieci, są bardzo bulwersujące i na pewno, tak jak tutaj mówi Bogdan, ta druga strona, która te sprawy wyjaśnia, no, podchodzi do tego w sposób z pełnym napięciem, żeby ten sprawca został ujawniony i ukarany. To świadczy zabicie dziecka, to nawet w kręgach przestępczych świadczy o jakichś tam bardzo niskich, prawda, cechach tego sprawcy, który dokonuje takiego czynu. Ci ludzie są też nieakceptowani przez subkulturę więzienną. No, to są rzeczy, które w zasadzie nigdy nie powinny się wydarzyć. Jednak trzeba podkreślić, bardzo niebezpieczna kobieta, prawda, i dobrze się stało, że jednak sąd tutaj no, dawał tym zlecenie, tym biegłym z zakresu psychiatrii, żeby mieć pewność, prawda, żeby nie była niepoczytalna w stanie niepoczytalności w momencie, kiedy dokonywała zabójstwa i tej dziewczyny z windy i małej Madzi. Natomiast ja tutaj widzę takie coś charakterystycznego, które się zawsze pojawiało, gdy naszymi podejrzanymi stawały się kobieta, więc taki rys teatralny tej osobowości, prawda? Ona udaje choroby, ona udaje jakieś urojenia, prawda, na głos, że głosy. No jest to taki klasyczny rys właśnie histrioniczny, teatralny.
przeważnie tego typu osobowości dopuszczają się tej zbrodni, ale trzeba też podkreślić, że bardzo rzadko mamy do czynienia jednak z taką kobietą, żeby tu można mówić już o seryjności, prawda, bo to nie jest jeden przypadek, tylko zaledwie w przeciągu 6 lat dwa zabójstwa. Jest to rzadkość, jest to na pewno rzadkość spotykana w literaturze i w nauce kryminalistycznej. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie projektu Polskie Archiwum X. To dzięki niemu możemy go rozwijać, a także pomagać rodzinom ofiar. Dziękujemy też za każdą zostawioną sugestię, komentarz, wysłaną wiadomość i każde słowo wsparcia. Szczególnie dziękujemy pani Joannie Górce, Kindze Kosoń, Karolinie Zarębie, Grażynie Szczerbie, Małgorzacie Fagerstrom, Ewie Bilan-Stoch, Elżbiecie Wojkowskiej, Urszuli Śledź, Agnieszce Rybickiej, Elżbiecie Stanisławskiej, Aleksandrze Demowicz, Annie Macudzie, Izabeli Jankowskiej, pani Krystynie oraz pani Joannie. Dziękujemy również za wsparcie panu Stanisławowi Lesiukowi, Radosławowi Orłowskiemu oraz Przemierzającemu Horyzontowi. Dziękujemy za wasze wsparcie i za to, że jesteście.